ten mroźny, piękny poranek wyciągnęliśmy ze stajni nasze zwierzaki, żeby przygotować do orszaku Trzech Króli. Zawodnicy Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego sekcji jeździeckiej trenują już, żeby wziąć udział w orszaku. Prezentuję lidera. Koń, którym Herod weźmie udział w orszaku Trzech Króli. Piękny koń maści Karej z naszej stajni, koń sportowy. Jestem marszałkiem króla Heroda. Przygotowujemy też konie wierzchowe, którymi jeźdźcy będą przejadą w trakcie orszaku ulicami Bełchatowa. Wyruszamy z całymi rodzinami, mobilizujemy się wszyscy, chcemy się Państwu pokazać. Zapraszamy, przyjdźcie, zobaczcie, jak wyglądają zwierzaki, które na co dzień startują w zawodach. Nasze konie już są w pełnej gotowości, przygotowujemy stroje, mobilizujemy wszystkich naszych kolegów i przyjaciół z końmi z okolicy Bełchatowa, żeby wzięli udział w tym wielkim święcie. Biorę udział po raz drugi w orszaku Trzech Króli. Tak jak w zeszłym roku, mam nadzieję, że również ten rok będzie okazją do pięknego spotkania. Spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców. Czyli to, co jest najistotniejsze w szkole, bo przecież na co dzień, można powiedzieć, te trzy podmioty się spotykają właśnie w szkole codziennie, czyli takie mini orszaki mamy codziennie. Dla mnie więc jest to tylko odświętne spotkanie, ale tak naprawdę tych samych przyjaciół. I dlatego też uważam, że to nic nadzwyczajnego, że my nauczyciele z uczniami, z rodzicami w sposób świąteczny chcemy to spotkanie przeżyć. A jest to po prostu kontynuacja tego, co tu się dzieje w szkole. W orszaku jestem królem Kacprem, a więc królem Europy. Polska jest i zawsze była częścią Europy. Myślę, że jest to oczywiste, że nasze korzenie są europejskie i chcemy poprzez nasz orszak pokazać miejsce Polski w Europie. Zbliża się kolejna edycja Orszaku Trzech Króli. Ja jako pracownik muzeum stojący na straży historii, stojący na straży wszystkich etnograficznych elementów regionu, też zaangażowałem się w tę pracę. Jest to w tradycji kultury regionu i Polski święto znaczne i znaczące. Tradycja ta była kultywowana od wieków, więc Bełchatów też obecnie, współcześnie się w tę tradycję włączył. Król Baltazar to także Afryka, to także zwierzęta. Brakuje nam jednego charakterystycznego zwierzęcia w tym orszaku, a mianowicie wielbłąda. Byłby on cennym tu nabytkiem i radością dla mieszkańców, zapewne, a szczególnie dzieci. Dlatego też prosiłbym sponsorów o możliwość wynajęcia wielbłąda. Zwierzę drogie, ale cenne w naszym orszaku. Z radością przyjąłem zaproszenie do udziału w orszaku bełchatowskim. Pochodzę z dość odległej parafii, parafii Sokolniki Las, byłej parafii dziekana bełchatowskiego i mam nadzieję, że mój udział w orszaku będzie kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy pomiędzy naszymi parafiami. Z zawodu jestem nauczycielem języka angielskiego. Może warto byłoby tutaj wspomnieć, może z racji mojego zamiłowania do dzieł Szekspira jeszcze z czasów studiów, jest taka sztuka pod tytułem Wieczór Trzech Króli, może samą treścią niewiele nawiązująca do święta, ale
Tytuł jest bardzo znamienny, w oryginale Twelfth Night, czyli 12 noc, a to oznacza, że 12 nocy, 12 dni i nocy, trzej królowie maszerowali do Betlejem. Udział w orszaku jest może ze względu na aurę jeszcze większym wyzwaniem, ale jest to tym bardziej znamienita okazja do wyrażania swoich uczuć religijnych i manifestowania ich w tak trudnych warunkach. Thank you.